Sebastian Huczyński, człowiek, który chciałby mieć galerię sztuki w Kędzierzynie-Koźlu, ale niestety nie będzie miał. Dlaczego? Niestety finanse tutaj nie pozwalają jako młody człowiek, ale oczywiście mam nadzieję, że kiedyś, jak dorobię się może pewnych sukcesów, pewnych możliwości, czy to finansowych, czy jakichś twórczych, może coś w Koźlu powstanie. Jest to jakieś tam wielkie moje marzenie, nie ukrywam tego wcale. A ja tak sobie myślę, że nie tylko o pieniądze tutaj chodzi, ale także i o to, że no cóż, w tym mieście galeria, czy się utrzyma? Raczej nie. Właśnie, jest to dobre, zadał pan bardzo dobre pytanie, bo jest to Koźle jest miast, Kędzierzyn, Koźle jest miastem specyficznym. Nigdy, oczywiście była na Czerwińskiego, na ulicy Grunwaldzkiej, dobrze pamiętamy, były mniejsze, dwie mniejsze galerie, no ale niestety z powodu... Było coś w rodzaju galerii także tu w Koźlu na rynku. Było, ale to już ja jestem akurat z tego rocznika, że miałem 6 lat, 7 lat, niedokładnie pamiętam. Alba. Ja pamiętam, bo tak, Alba, ja miałem więcej, nieco. Była Alba, ale no czasy zrobiły swoje, może też sztuka, jaka została nowa sztuka w XX wieku, jaka została kreowana, może zabiła. No i mentalność ludzka tutaj społeczeństwa kozielskiego, które może nie, wiadomo, różnice społeczne, mentalność, podejście do sztuki, myślenie o sztuce w Kędzierzynie, Koźlu nie jest tak jak w innych miastach, jak w większych miastach. Chociażby Głogówek, w którym galeria bądź co bądź do tej pory istnieje. No i prace z tego co wiem, przydają się świetnie. Kończył pan ASP we Wrocławiu, ale to jeszcze nie wszystko. Tak, oczywiście teraz studiuję na historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Piszę pracę magisterską odnośnie wrocławskiego środowiska artystycznego Wrocławia, wykładowców, pedagogów, no i festiwali, między innymi w Survivalu, konkursu Geperta. Żyję w tym środowisku wrocławskim obecnie. Skoro mówimy życie, no tak właśnie. Trudno chyba wyżyć z tworzenia, z malowania, z rysowania i dlatego kolejny kierunek? Myślę, że tak. Jest to jakaś przepustka do świata sztuki, do świata galerii, aukcji, do krytyki artystycznej, do zajęcia się sztuką, ale trochę w innym rozumowaniu niż w sposób twórczy, ale myślę, że jest to pewien etap też w moim życiu, w którym później będę chciał to wykorzystać. Nawet na terenie może Kędzierzyna Koźla coś ciekawego napisać na temat sztuki, jakąś recenzję z wystawy. Zobaczymy. Obecnie jesteśmy na wystawie, którą pan ma w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przy okazji zapraszamy państwa do obejrzenia. Na tej wystawie głównie rysunki. Tak, tutaj dominuje rysunek. Pracę z Międzynarodowego Kursu Rysunku we Wrocławiu. To musiała być duża sztuka, żeby tam się na tę wystawę dostać. Oczywiście, jak najbardziej. Nie było łatwo, ale mam nadzieję, że tutaj publiczność zobaczy coś ciekawego. Chciałem właśnie pokazać i rysunek czysto taki w tradycyjnym rozumowaniu, realistyczny, i rysunek czysto taki autorski, kreacyjny, który gdzieś tam też uprawiam. Kreacyjny, czyli taki, którego ja nie pojmuję. Wypływa z umysłu, wypływa z ręki, jest jakby... Odbiciem tego, co we mnie w środku siedzi, ale też to jest wynik studiów w pracowni, w której byłem 112. Była to pracownia bardzo kreatywna, nastawiona nie tylko na tradycyjne rozumowanie rysunku, ale także poprzez film, narrację, formę, linię, oddanie się jakby takiej specyficznemu myśleniu, można powiedzieć, innemu myśleniu niż dzisiaj możemy mówić o rysunku, niż rysunek ołówkiem na papierze czy węglem na papierze. Proszę wybaczyć moją ignorancję, ale kiedy patrzę na ten obraz, no cóż, widząc go, myślę sobie, jakiś motek wełny gdzieś tam się spadł ze stołu, pokulał po podłodze i o tyle zostało. Cykl o nazwie Life rysunkowy obejmuje życie. Życie jako początki w ogóle życia u kobiety, początki życia, początki życia, jak się rodzi dziecko, jak plemniki, może jest to... To wszystko jest na tym rysunku. Tak, to jest oddanie jakby takiej wizji mojej, jak się powinno rodzić życie. Oczywiście to trzeba do tego
widz właściwie, wydaje mi się, sam powinien dojść do tego, co przedstawia dana praca. Ja tylko mogę tutaj sugerować. Durny jestem w takim razie. Widz sam powinien odebrać dzieło sztuki, powinien się zastanowić, powinien podjąć jakiś taki dialog z dziełem sztuki. Wydaje mi się, chociaż jest to może tutaj dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla sztuka niezrozumiała, sztuka trudna, wydaje mi się, w pewnym sensie poprzez niektóre prace, ale wydaje mi się, że jest to do zrozumienia w pewnym sensie, no nie dla wszystkich też, wiadomo, nie dla wszystkich, ale oczywiście są też prace wielkoformatowe. Są też prace wielkoformatowe, metr na metr, dwa metry na metr. Pana ulubione. Moje ulubione, tak. Ja czuję się wielkoformatowcem, zawsze lubiłem prace wielkoformatowe. Takie też były eksponowane na wystawie wrocławskiej ASP na auli. Tego się uczyliśmy i profesor mówił, żeby działać, nie bać się formatów, nie bać się działać. Rysować, tworzyć, rozwijać się, oglądać, dużo oglądać. Rysunek, który oglądaliśmy przed chwilą, to jest jakby część Trójcy, co prawda nie świętej, ale są trzy rysunki, które stanowią jakby jedną całość. Pierwszy już wiem, to narodziny, tworzenie się życia, drugi, nie wiem, śmierć. Każdy z trzech cykli obejmuje tą samą tematykę. Ta sama tematyka jest obecna w każdym z rysunków. Czyli też narodziny życia. Zgadza się, oczywiście. Narodziny życia, narodziny nowego świata, narodziny jakiegoś, można powiedzieć, duchowego odbioru sztuki tak samo, poprzez te formy rysunkowe, linearne. Oczywiście zostały tutaj użyte różne techniki. Jakie? Technika marker, technika ołówkowa, technika węgiel. No nie, oczywiście niestety Japończyk wygrał ten konkurs międzynarodowego konkursu rysunku, ale wydaje mi się, że warto się starać, warto tworzyć, warto się rozwijać, warto podejmować dalej swoją właśnie tutaj inicjatywy artystyczne, żeby gdzieś tam takie młode osoby dzisiaj właściwie dobijające się do świata sztuki miały gdzieś tam jakiś rozgłos, mogły się przebić, chociaż nie jest to łatwy świat. Nie jest łatwo, żeby ktoś właśnie zaakceptował, zrozumiał sztukę, no i zobaczył to coś w tobie, coś interesującego, coś ciekawego. Wszystko przed panem, jest pan młodym człowiekiem, także dopiero na progu swojej artystycznej kariery. Zgadza się. No jest wiele gdzieś tam pomysłów. W czwartek byłem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu właśnie w Galerii Linia też pytać się właśnie z inicjatywą, jak mogłaby wyglądać kolejna wystawa. Chociaż teraz w sumie przede mną Las Sztuki w Opolu w lutym, też właśnie duża inicjatywa młodych ludzi i artystów opolskich. Później biorę udział w plenerach też międzynarodowych tutaj na terenie Kędzierzyna-Koźla malarskich. Wystawa w kwietniu na Świętego Wojciecha w Muzeum Śląskim. Czyli sporo tych wystaw było, jest. I będzie. Będzie, tak, będzie, zgadza się, będzie, ale jest, mówiłem, że zapisuję w kalendarzu, bo nie nadążam, ale jest też wiele takich pomysłów, które gdzieś tam nie udały mi się, chociażby właśnie poprzez nakłonienie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla na tą wystawę moją z 2013 roku, z października, która gdzieś tam może nie przyszła jakimś dużym echem, a jednak no, tutaj był to gdzieś tam finansowy dla mnie wydatek, nie ukrywam tego, ale chciałem się pokazać z jak najlepszej strony. Duże billboardy, wielka formatowość. Żałuję, że nie ma reklamy sztuki w Kędzierzynie-Koźlu. Nie jest to takie nagłośnione, chociażby jak w innych miastach. Jest autobusy, są naklejone jakimiś tam ciekawymi billboardami. Jest kultura bardziej żyje, napędza się. Są finanse ku temu, żeby można było promować kulturę, promować młodych ludzi. Oczywiście nie mówię tutaj, nie zachęcam, żeby promować mnie w Kędzierzynie-Koźlu, ale bardziej właśnie naciskać na kulturę, żeby mieszkańcy byli bardziej zainteresowani tym, co się dzieje w środowiskach artystycznych, w kino, teatr, spektakle, muzyka, bo gdzieś tam, wydaje mi się, przychodzi to obok po prostu. Nasza rzeczywistość jest smutna, ze sztuki nie da się wyżyć, więc robi pan także co innego. Tak, zgadza się. No mówię, teraz jestem na kierunku akurat historia sztuki, więc będę chciał też tutaj jako krytyk artystyczny może coś, jakąś ciekawą książkę stworzyć, napisać ciekawą recenzję z wystawy. Więc mam jakieś tam plany, ale... To wszystko w sferze planów, czy już coś z tego pan robi?
Mam oczywiście pewne teksty, współpracuję z kilkoma galeriami, mniej więcej z GSW w Opolu, mogę powiedzieć oficjalnie, z kilkoma galeriami też w Krakowie, więc staram się gdzieś tam podtrzymywać pewne kontakty. Oczywiście jestem bardzo młodą osobą i wydaje mi się, że wszystko przede mną, ale gdzieś tam promuję pewne wydawnictwa, promuję też innych artystów poprzez jakieś tam plakaty, staram się być na bieżąco na rynkach sztuki, aukcji, obserwować. No oczywiście dzisiaj największą sprzedaż, jeśli chodzi o pracę, ma Wilhelm Sassnal, największy artysta polski, który świetnie się sprzedaje poprzez Christen Gallery. To życzę panu, żeby pan do niego doszlusował. No to jest wielka, wielka praca i wielkie, wielkie myślenie, chociaż no dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo, ale mówię, to trzeba, wie pan, żyć jednak w dużych miastach, żyć tą sztuką, obracać się tymi ludźmi, żyć w tych specyficznych i bodajże, jak to mówią niektórzy, bardzo zamkniętych niekiedy środowiskach, bo są to bardzo zamknięte, ciężkie środowiska i niekiedy no, pewne wystawy przychodzą echem, są głośne, są interesujące, są ciekawe, pewne niestety odbijają się tylko takim głuchą jakąś taką oznaką, takim symbolem. Coś się wydarzyło, coś się działo, ale duże miasta zają sztukę i to widać, to bardzo mocno widać, naprawdę. Chociażby w Prudniku Hanna Bakuła i Muzeum Ziemi Prudnickiej teraz właśnie otwarli galerię sztuki właśnie współczesnej, której było otwarcie i chociaż wydaje się mniejsza miejscowość, a potrafiła zgromadzić tak cenne dzieła sztuki.